wspólnego ma Polska Ostruda z amerykańskim miastem Morris w New Jersey? Wydawałoby się, że niewiele, ale jednak ma i to dość sporo. Zanim bowiem powstał kanał Ostrudzko-Elbląski, jego konstruktor Georg Jakub Sztenke odwiedził Stany Zjednoczone i podpatrywał, jak zbudowano kanał w Morris, żeby później ich doświadczenie wykorzystać we własnych planach. Jego śladami podążył Cezary Wawrzyński, autor książki o kanale Ostrudzko-Elbląskim, który przygotowuje się do kolejnej publikacji na temat tego unikatowego inżynieryjnego majstersztyku i oczywiście jego twórcy. Cezary Wawrzyński miał w Stanach Zjednoczonych odczyt, spotkał się z lokalnymi władzami i rozmawiał z ludźmi, którzy amerykański kanał, a przynajmniej jego część, chcą odbudować. Szczegóły wizyty Ostrudzianina w Ameryce poznamy 4 lipca w Ostrudzkiej Bibliotece. Data oczywiście nie jest przypadkowa.